Jak sobie radzisz z zainteresowaniem mediów? Ponieważ ciemna strona bycia osobą popularną to są tabloidy, różne właśnie plotki w mediach, szczególnie w internecie. Bardzo sobie cenię prywatność i na szczęście o 90% spraw związanych z moją osobą media nie wiedzą. I niech tak pozostanie. Te tematy, które chcę, żeby były upublicznione, są upublicznione. Natomiast to, co dotyczy mnie, oczywiście jest tego wyłącznie w sferze mnie, moich znajomych i tyle. No, takie proste przykłady. No nie wiem, na wakacje nie wyjeżdżam w Polsce. Przyjaciółki to mam dwie tak naprawdę, znajomych oczywiście mam sporo, ale tematy bardzo takie intymne rozmawiam tylko z moją mamą i z bliskimi, z kim się spotykam. To wszystko jest, jak to się mówi, moja prywatna sprawa, nie lubię się tym za bardzo dzielić. No tak, no słuchaj, no, słyszysz coś wielce na mój temat? Nie, chyba raczej myślę, nie? Myślę, że nie ma co. Oczywiście, że można budować sobie taki sztuczny PR, mogłabym to robić, ale po co mi to? Ja mam swój biznes, i między innymi z tych względów też staram się jakby pewnych spraw związanych z moim życiem prywatnym gdzieś tam nie upubliczniać, bo to nie działa akurat dobrze, więc tak to wygląda.